Kościół świętego Piotra i Pawła w Cicie. Znajdujemy się obecnie w Cicie. Jest minus 32 stopnia, a śniegu nie ma. Byłoby cieplej, jakby był śnieg. Wyszedłem na godzinny spacer. Kilka razy musiałem wejść do budynku jakiegoś, do jakiegoś sklepu, żeby się zagrzać. Straszne, masakra. Po prostu masakra. A tak wygląda po kilku minutach chodzenia po ulicy. Zimno. Zostało jeszcze 100 metrów do kościoła. Wracam. Godzina 19. Odsłużyłem mszę świętą. Jest minus 23 stopnie i myślę, co będę, kurczę, siedział w domu. Idę na spacer. Idę do miasta. Za mną kościółek. Tir przyjechał. Idę. Zobaczymy, jak wygląda miasto w nocy. Pewnie teraz patrzycie i myślicie, że jestem w Las Vegas. A to nie. Jestem w Cicie. W centrum miasta. A centrum miasta w Rosji to jest oczywiście plac Lenina. On tam stoi, jest trochę mgła, ale on tam zaraz podejdziemy. Plac, gdzie Rosjanie świętowali Nowy Rok, gdzie przywitali Nowy Rok. A jako, że są mrozy bardzo zimne i bardzo długo, robią między innymi takie zjeżdżalnie. Tutaj jest zjeżdżalnia zrobiona z lodu i można sobie zjeżdżać. Dzieci, młodzież, wszyscy zjeżdżają. Widzicie? Tutaj. I pojechali. A jakby się nie zatrzymali, tam jest bariera, która ich zatrzyma. Tu na stojąco dwie dziewczyny zjechały. Tu jest to zjeżdżanie. Jak widać, to są kawałki lodu. I choinka, oczywiście. Choinka z czerwoną gwiazdą. Jakże inaczej może być. A ta lodowa zjeżdżania to jest oczywiście sanie ze świętym Mikołajem, śniegóreczka, dwa renifery i wielkie sanie. Tam na górkę się wychodzi po schodach, oczywiście to jest z lodu. I to jest, to są sanie świętego Mikołaja. Piękne rzeźby. Wyrzeźbić takie dwa renifery, tutaj świętego Mikołaja, to jest coś. I oczywiście Lenin. No bo plac Lenina. Patrzy na wszystko dookoła. Tutaj jest nieco mniejsza zjeżdżalnia. No też cała z lodu. A tutaj jest z lodu zrobiony labirynt dla dzieci. Nie wejdę, bo będzie wstyd, jak nie wyjdę. Będę krzyczał albo przełaził przez płotki. Wszystko z lodu. Popatrzcie, lód. I następne zjeżdżanie, popatrzcie. Lód jest podświetlony. Spotki oczywiście z lodu. Piękne to jest. Kto nie był, powinien przyjechać zobaczyć. A jak ktoś nie wyhamuje, to zatrzyma go taka bariera. Lód, a tu jakieś worki. Ciekawe, co tam jest. Siano albo troty jakieś. Widzicie? Nie pojadą dalej. Tu się zatrzymają na tym. Patrzcie, jaki zamek. Wszystko z lodu. Czuję się jak w tym filmie Kraina Lodu, chociaż go kurczę nie oglądałem. Patrzcie, jaka Rosja. Co ruskie potrafią. Pięknie, pięknie, pięknie. A tu też jest żadne.
przyszedłem stamtąd, to jest ulica Lenina. Tu jest plac Lenina i dalej jest dalszy ciąg ulicy Lenina. Jakby jakiś wariat się rozpędził, to by wjechał przez to i pojechał dalej. A tu są kolejne rzeźby, o których mówiłem. Rzeźby wykute w lodzie. O, ruski czołg T-34. Patrzcie, jakieś łabędzie. Tu łabędź. Tu jakiś ptak. Co tu dalej jest? Jakieś postacie z bajek. A, to jest ten. Smok taki. Tam Mikołaje. Wszystko wykute w lodzie. Patrzcie, to ruskie potrafią. Dobrze, że jest ogrodzone, bo by zaraz tam wszyscy wchodzili. No ja też bym wszedł. Ogrodzili i nie wejdą. Patrzcie, jaka bestia. Drakon. O, słonik z bajki. Tam konik. Pirat. Może sobie usiąść. Później nie wstaniesz. I tak wygląda plac Lenina w mieście Czita. Można powiedzieć noworoczny, świąteczny i się trochę śnieg zrobił. Dzieci jeżdżą. Tu się babcia przywróciła. Wszyscy musieliśmy się powstrzymywać, żeby się nie śmiać. Jeszcze lodowisko widzę, że jest przed nami. Zaraz tam pójdę, zobaczę. Czy nikt nie jedzie, no nie ma. To przejdę przez ten, przez zjeżdżanie. Choinka z czerwoną gwiazdą. Noworoczny plac Lenina. I zegar, który odmierza ostatnie sekundy do nowego roku. I kolejna zimowa atrakcja miasta Czita na klosztorze Lenina. Oczywiście łyżwy. Tu jest, chyba mi się wydaje, że to jest fontanna, albo się mylę. A wokół tego można sobie jeździć na łyżwach. Tam w tym domku można wypożyczyć łyżwy od 10 rano do 11 w nocy. Można jeździć. Patrzę, jak pognął. Bez czapki. Średni klasy łyżwiarka. O, upadł. Pięknie jeżdżą. Pięknie, tutaj jak w Las Vegas, nawet lepiej. Jest obecnie minus 23 stopnie. Kiedy byłem tutaj w dzień, było minus 32. I drogę od kościoła tutaj pokonałem z 5 czy z 4 przystankami. Czyli 4 razy musiałem wejść do budynku jakiegoś, do sklepu, żeby się ogrzać. Teraz przyszedłem, ani raz nie musiałem zachodzić. Nawet nie mam dużo lodu na brodzie i na wąsach. I kręcę filmiki, robię zdjęcia i nawet aż tak nie zmarzłem. Także 9 stopni robi dużą różnicę. Nawet bardzo dużo. Tam na lampach jest taka dekoracja w kształcie lejka. Tam też daleko. A tam, jeżeli się popatrzycie, w środku są kamery. Kamery i głośniki. Z tych głośników idzie muzyka. I teraz akurat cisza jest. I kamerą. Kamerują miasto. Także jest spokojnie, jest bezpiecznie. Tutaj widać głośniki. Głośniki, światła i kamery. A tutaj w budce pan czy pani sprzedaje takie poddubki plastikowe. Można na niej zjeżdżać.
a zobaczcie, kto przyjechał do Czyty albo przyleciał. Harry Potter z jego kolegą. Widzicie, zostawił miotły i pewnie poszedł przyjeżdżać. Kurczę, kto by pomyślał, że Harry Potter w Czycie jest. Niech się święci 2020 rok. McBurger. Pójdę coś zjeść. Pomożę zagrzać się. O, oni mi pomogą zagrzać się. McBurger w Czycie. Ładny, czysty. 537 rubli. Kolacja. Smacznego. Chłopakom zimno, ale chcą chyba sobie zarobić. Minus 28 stopni. Piątek, godzina 15:40. Dzisiaj można powiedzieć, jest lato. Jest tylko minus 18 stopni. Jest tak fajnie. Idę do sklepu. Idę do sklepu kupić coś do jedzenia na jutro i na niedzielę. Sklep znajduje się na końcu tej ulicy. Jedyny najbliższy sklep spożywczy. Tu jest jakaś nowa kafeszka. Master Lee, chińska. Kilka dni temu szedłem tędy, tylko w drugą stronę wracałem do kościoła. Było chyba minus 32 stopnie, jeżeli dobrze pamiętam. Dzisiaj i to jest minus 18. Jest elegancko. Tak wygląda najbliższa okolica, główna droga mostowa, tam gdzie jest nasz kościół. Idę, można powiedzieć, do miasta. A co zrobić, kiedy za dużo kabla ucięli elektrycy? A po prostu go poobijać wokół słupa. No właśnie tak. Poobijali i elegancja Francja. Przyszedłem stamtąd, od kościoła, dochodzę do głównej do krzyżówki, która jest blisko nas. I ciekawe, jest tutaj to, że wszystkie sklepy dookoła to są części samochodowe. Każdy parter każdego budynku to jest sklepy, to są autoczęści, części samochodowe. Jeżeli pójdziemy prosto i skręcimy na lewo, to tam już są nawet zakłady autoserwis. A jedyny spożywczy sklep jest o tam naprzeciw. Wszystkie autoczęści i jeden spożywczy sklep. I jak widać, wszędzie autoczęści. A tutaj jest zachęta, taka reklama. Przednia część Isuzu japońskiego z dostawczego. Oczywiście na noc jest schowana. Sklep spożywczy, idziemy na zakup. Chleb.
Dzisiaj jest 17 stycznia 2020 roku. Syberia, Chita. I patrzcie, nie ma śniegu. Nie ma śniegu. W ogóle nie ma śniegu. Tutaj się kosz przepełnił. Auto jedzie japońskie. Kierownica z prawej. Tutaj coś się stało. I ściągnęli płytę. W nocy można wpaść. Ciekawe, ile osób wpadło już. Ja bym też wpadł. Przejście dla pieszych, a kabel jest pociągnięty z dużej lampy świateł do małych. Tak sobie wisi. Tutaj też kabel ciągnie się stąd aż do tamtąd. Tak sobie wisi. Można pranie wieszać i suszyć. Tu na tym przejściu dla pieszych też jest lampa dla pieszych. Połączona tutaj kablem tam i do głównej lampy.